Cześć! Dzisiaj będzie tak bardziej wersja vlogowa. Dzisiaj robimy taką rzecz, że postanowiłam, że nagram sobie cover na kanał na YouTubie. Nagram sobie siebie, jak śpiewam, ponieważ mam dzisiaj wolny dzień, ponieważ nie mam dzisiaj zajęć na akademii wyjątkowo, więc pomyślałam, że poświęcę go dla Was i pokażę Wam, w jaki sposób nagrywam covery. Sorry, patrzę, czy nic nie jedzie. Można nagrywać cover kawa profesjonalnie w studio, ale można też nagrywać go samodzielnie. Ja dzisiaj skorzystam z takiego domowego sposobu, ponieważ on jest tańszy i mniej stresujący przede wszystkim. Można sobie ze spokojem nagrać, nie ma takiego poczucia, że leci nam kolejna godzina, za którą musielibyśmy zapłacić. Jakiś pan przyjechał i się gapi, więc muszę wyłączyć. Oczywiście, żeby nagrać swój głos, potrzebuję mieć na czym go nagrać, tak? Czyli potrzebuję mieć podkład. Podkład można pobrać z internetu, kupić z różnych stron, które oferują podkłady MIDI bądź karaoke. No i można też sobie samemu nagrać taki podkład. Możemy podłączyć po prostu pianino pod komputer i nagrać sobie pianino, jeżeli sami sobie akompaniujemy. Albo możemy zrobić tak jak ja. Załatwiłam sobie akompaniament fortepianu, na którym zagrał mój akompaniator ze szkoły. I teraz tak, żeby zarejestrować sobie podkład instrumentalny w jak najprostszy sposób, to najlepiej skorzystać z nagrywarki. Jest to bardzo przydatna rzecz. To jest taki dyktafon po prostu, tak? Tylko takiej lepszej jakości. Mamy taką nagrywareczkę. Teraz mówię. Nagrywam na nagrywarkę swój głos. Oczywiście może być to cokolwiek innego, czyli właśnie nasz fortepian. Nasza piękna szkoła. Potrzebujemy nagrywarki, czegoś, co osłoni nas od wibracji, w sensie, że nie może nagrywarka stać prosto na fortepianie, bo będzie odbierać drgania, zbyt mechaniczne. I potrzebujemy czegoś miękkiego w związku z tym, no i oczywiście fortepianu i pianisty, który się nie chce ukazać. Możesz coś pograć? Okej, stop, jeszcze raz. Nagraliśmy. Teraz sprawdzam, jak to brzmi. Tak się powinno przesłuchiwać utwór profesjonalnie na słuchawkach. No więc co? Więc jedziemy nagrywać. To ja odpalam samochodzik. Sytuacja się pokomplikowała, ponieważ moje życie nie jest idealne. Całe życie w biegu. Całe. To nie w tę stronę, to w tę stronę. Sakra, biegnę jak... I'm happy for you. Mam takie szczęście albo takiego pecha, że moje życie po prostu... jest pełno obrotu. Co chwila coś się dzieje. Jak mam plan, to nigdy nie udaje mi się go zrealizować w 100% według planu. Zawsze coś się posypie. No i oczywiście tak było też. Tak było też i tym razem. Nagrywaliśmy Tak było też i tym razem. Z akompaniatorem nagraliśmy 3 wersje instrumentalne. Za pierwszym razem było otwarte okno i było słychać dźwięki z zewnątrz. Za drugim razem nagrywarka nam upadła, a za trzecim razem po prostu akompaniator się pomylił i to jest całkiem naturalna rzecz. Więc przez te kolejne 2 godziny próbowałam się z nim umówić, a to jest mega dobry akompaniator, zresztą co usłyszycie. W każdym razie udało się, więc zaraz jadę się ogarnąć. No a potem jadę do Janka, no i nagramy utwór. No po prostu jest życie na speedzie. Stop, go, God knows I
happy for you. No i dotarłam na miejsce. Tak, na razie ogarniamy, żeby to wszystko wyglądało i było funkcjonalne. Co musimy teraz zrobić? Wiesz, co musimy teraz zrobić? Właściwie wszystko podpięliśmy. Aha, ja się tu odbijam. Mój dźwięk. Mamy tutaj dużą salę, co prawda, ale to może być nawet wasz pokój tak naprawdę. A to jakie miejsce jest najlepsze, jakby w pokoju ustawić sobie mikrofon? Jak najdalej od ścian. Aha, czyli na przykład na środku pokoju. No tak, dobrze, no jak masz pusty pokój, to też będzie niepokój. Konsultuję się tutaj z ekspertem. Kolega Janek podłączał wszystkie ważne elementy. No i oczywiście nasz mikrofon dynamiczny. Tutaj mamy też taką siateczkę, którą warto się zaopatrzyć, ponieważ ta siateczka sprawia, że wymawiane przez nas głoski wybuchowe nie są aż tak bardzo słyszalne. Zanim podejdziemy do śpiewania, kolega Janek ustawia wszystko pod nagranie. Przed każdym nagraniem trzeba się oczywiście przygotować. Muszę się rozśpiewać po prostu. Baba ci koguta niesie, baba ci koguta niesie. W związku z tym właśnie to robię, żeby już nie rozśpiewywać, nie wzięłam korka. Rozśpiewywać. O, to też jest ważna rzecz teraz dla mnie. Należy się rozśpiewać. Żeby już później, żeby nie tracić czasu na śpiewanie, na rozśpiewywanie się przy piosence. Także dykcja, proszę Państwa. To i tak jest o 24 bitach, także... Gdyby nie było, że jak mi zdejmiesz ten reverb, to nagle się okaże, że strasznie fałszuje, nie? Raz, dwa, trochę cicho, co? Nie, głos spoko, podkład jakby mi się wydaje, że jest tak? Ciszej. Może być? Jakoś będzie to. Jak coś, to mów, no. Spoko. Po to mam te gałki, żeby kręcić. No tak, to są trzy etapy utworu, wiesz, ten utwór jedzie, kulminacja i opada, nie? Tak się tworzy zwykle większość utworów, one tak mają być. Możemy spróbować. Ale wiesz co, a pamiętasz tempo, w jakim to było nagrane? Ty. 90. Ej, to chyba było brzydkie. Może za dużo tego pogłosu jednak, bo on mi tak wie, że ten pogłos, który mam tutaj. Dykcja. No. Mam wrażenie, po prostu może tak spróbuj... złagodza no tak, no mój tak. Głos. Próba 582. I'm happy for you. Chyba nie jestem w stanie go zaśpiewać w całości, albo się spinam przez szybko, bo wiem o tym, że ty to słyszysz i po prostu jest głupio, że ty to słyszysz, wiesz, że ty słyszysz te wszystkie moje niedociągnięcia, się zaczynam z tego. Ale nie, ja się delektuję tak. Będę słyszał, jak się frustrujesz i przyjdę. Gdzie idziesz? Nie wiem. No. Podczas każdego nagrania oczywiście musi być trochę dramaturgii. W związku z tym Janek po prostu stwierdził, że on już nie może słuchać po prostu tych moich jęków, dźwięków i krzyków. On już po prostu nie daje rady. On już ma dosyć tego śpiewania. I powiedział, radź sobie sama. Dobra, mogę ci pokazać, jak to zrobić. To nie jest nic trudnego. Poziomy są ustawione, chodź. Nie. Ale dasz sobie radę, no chodź. Nie, ja wolę, żeby ty się tutaj ze mną był. Pokażę ci, no chodź. Nie, no ja nie umiem, bo ja się boję, że coś źle skliknę i... Ale to są tylko dwa kliknięcia, raz i dwa. Że mam sama teraz spróbować sobie to zrobić. Tak, bo cię płaszą. Po prostu klikasz tu i tyle. Gdzie tu? I tu masz, no jasne, tu masz swoją ścieżkę, to jest ścieżka podkładów. Proste jak bułka z masłem. Klikasz i jedzie. I już leci. Tak. A jak chcesz przerwać, to możesz nawet spacją, nie? Spacja. Czyli tak jak na YouTubie. Proste. Miłej zabawy. No teraz gdzie już ty tak. Idziesz? Zostawiasz mnie. No cóż. Chyba dam radę, nie? Okej, dobra, jak on to mówił, że co ja mam tu kliknąć? O Jezus, tylko teraz... O nie, ale czy to był podkład, czy mikrofon jeden? I delay. Proste. Tak
sobie myślę, może im bardziej się załamie, tym lepiej mi się będzie śpiewać. Lepiej tak będzie bardziej autentycznie. Staram się, żeby utwory, które śpiewam, zawsze miały takie moje głębsze jakieś uczucia. Dlatego na przykład staram się śpiewać utwory, którymi mogę się utożsamić. No i teraz mam kryzys właśnie, bo mi coś nie idzie. Więc idę na hot doga. A w ogóle nie jem takich rzeczy, bo nie lubię jeść niezdrowo. Albo na kebaba, albo na frytki, nie wiem, ale jestem głodna i może to jest powód, dlaczego mi nie wychodzi. No więc idę coś zjeść. I'm happy for you. Janek zostawił mnie samą, ponieważ znacznie lepiej, znacznie łatwiej nagrywa mi się, kiedy kogoś nie ma w pobliżu, ponieważ wtedy nie przejmuję się tym, że coś nie wyjdzie i tak dalej, no bo ja tylko to słyszę, więc nie ma problemu. No i tutaj zapisywałam wszystkie próby, które się udały bądź nie i dawałam informacje dla Janka, który będzie to później obrabiać, no i żeby po prostu wiedział, że który track, czyli która ścieżka, czyli która wersja wypadła najlepiej. No, no i takie mamy, o. No i jest oraz 75. Kolejne najlepsze. Oczywiście żartuję. Niestety to było jako chyba tylko jedno najlepsze. Na przykład 58. Dobre momenty, niestety tylko momenty. Czyli wszystko inne do kitu. Ale cieszę się bardzo, że to wyszło. W końcu, jeżeli interesują Was efekty tej pracy, no to zapraszam Was oczywiście na mój drugi kanał, na którym śpiewam tylko i wyłącznie, a nie gadam. Także tam możecie posłuchać, czy faktycznie było najlepsze, czy nie. No dobra, aha, muszę zrobić control save. Uff, teraz jest dobrze. Teraz już jest sprawa załatwiona. Teraz już mogę iść ze spokojem do domu. To jest godzina 22. Siedzę tutaj od 17. Także, no dobra. To pa, pa. Dziękuję, że byliście ze mną. Cały ten dzień. Pełen zlotów i upadków. No ale takie życie. Nie wszystko jest idealnie. A ja chcę Wam pokazać, jak jest naprawdę, więc właśnie Wam pokazuję. No to dobra, no to pa. Muszę zobaczyć, jak wyglądam. Nie najgorzej w sumie. Fatalnie. Fatalnie, nie? I wish I could be... Nie wyszło mi teraz trochę. Coś zrobiłeś? Nie, czemu? Nie słyszysz się? Nie wiem, bałam się wejść. Co zrobić, żeby dobrze wyglądać w słuchawkach? O, jest dobry na filmik. Hi, hi, hi. Oh.